Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Moi drodzy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że dzisiaj kupimy sobie nieruchomość. Moi drodzy, ja już tu kupiłem nieruchomość. Jest to stocznia, która znajduje się w dokach. Dokładnie tutaj, widzicie? I powiem wam, że coś się tu zbagowało. Jak widzicie, są takie tutaj motorówki. Bo stocznia ma tylko jedną misję. Musi mi wygrać wyścig, właśnie jedną z tych motorówek. I niestety coś się, tak jak mówię, zbagowało. Musiałem wyłączyć grę, żeby te utki się pojawiły. Jak kupiłem stocznię, była tylko krótka cutscenka. Właściwie nic ważnego tak naprawdę. Tylko jacyś tam zjarani kolesie mówili do Tomiego, że to są super utki. I to w zasadzie tyle. Sam wyścig się liczy oczywiście, moi drodzy, który sobie teraz zrobimy. Widzicie? Zbierz paczki, zanim skończy się czas. Okej, tak jak mówiłem. O Boże, Jezu, jak tą łódką rzuca. No, dzięki. Gro, o Boże, raz. Super. O Jezus. Jak widzicie, mamy tutaj określony czas. Aj, dupa. Nie wziąłem tego, żeby zebrać te paczki. Niestety ta turówka średnia w kierowaniu jest. Strasznie nią rzuca. Nie sądzę, żebym to zrobił. O Boże! Tu są dwie takie wyskocznie. Ja pieprzę. To trzeba chyba idealnie zrobić. Jedna po drugiej, ale tą łódką rzuca. No super. No i dupa. Jak widzicie, nie jest to wcale takie łatwe. Czytają się te łódki teraz, czy nie? Teraz się wczytały. Dobra, może weźmiemy tą drugą. Zobaczymy, czy ona jest lepsza. Może gorsza. Jak widzicie, już powtarzam. Nie jest to wcale takie łatwe. O Boże, tą też rzuca. W ogóle tu się pływa jakoś. Szczerze to nie wiem, która lepsza. Tamta jest chyba trochę zwrotniejsza, ale ją chyba bardziej rzuca. Już jedna i druga jest dosyć kiepska. One są szybkie. To na pewno, ale... Czekajcie, moi drodzy, tu trzeba wtedy idealnie. O. O Boże, naprawdę to aż tyle? Okej, udało się. Teraz. Tym razem. O Boże, jak daleko te punkty. O kurde. O jedzie. Okej. Niestety nie pisze, ile tych punktów mamy zebrać, zdobyć. Więc nie mogę wam powiedzieć, czy jestem blisko, daleko.
Ale póki co, kurde, końca nie widać. Oj, tu po kamieniach, po skałach. Kurde, jeszcze koniec. Ja pieprzyk, to jest długie. O, Jezus, moi drodzy. Jakie to jest długie. Tu chyba niestety trzeba pędzić. No i to może być problematyczne. Bo kurde. Trzeba pędzić i być dokładnym jeszcze. Wow! On mnie tu wywaliło. Okej. Dobra. Moi drodzy, staram się być szybszy. Widzicie, nie zwalniam. Troszkę wiem, gdzie te punkty są. Też tutaj już. On tu był. Dobra. Kurde, ale to jest... Powiem wam, że to jest ciężkie, naprawdę. Się wydaje łatwe. Kurde. O, jest meta. Jest, udało się. Wątek stoczniowy zaliczony. Idealny przejazd to był. Stocznia będzie teraz przynosić dochód sięgający 2000 dolarów dziennie. Odbieraj gotówkę regularnie. Jak widzicie, no, nie kosztowało na dużo i również dużo nam nie daje, ale jeszcze 5000 staliśmy. Niestety w tej motorówce jestem. O, może jakoś tu bym wysiadł. Czekajcie. O, super. Jak widzicie, moi drodzy, ja miałem praktycznie idealny przejazd. Może nie aż tak szybki, chociaż też starałem się być szybki, a zobaczcie, zostało nam chyba 8 sekund, więc naprawdę tutaj no jest to trudne na swój sposób, bo nie można popełnić jakiegoś większego błędu, a trzeba być jeszcze szybkim. Ale udało się. O, tu mnie aż wywaliło, o kurde. Ale tu przepłynęliśmy. Więc stocznie mamy zaliczone, tak jak mówiłem, jest to bardzo mała nieruchomość, tania, również mało zadań w niej jest, bo właściwie tylko jedno, które już wykonaliśmy. I co, moi drodzy, to w następnym odcinku znowu musimy kupić jakąś nieruchomość, skoro tą mamy zaliczoną. Zobaczę, co to będzie. Myślę, że coś jeszcze nie z misji
znaczy z misji, z nieruchomości fabularnych, kupimy sobie najpierw te poboczne wszystkie, potem sobie zaczniemy robić te fabularne. Więc w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. Może napiszcie komentarz, jaką nieruchomość mam kupić. Bardzo chętnie, tylko wolałbym tą niefabularną, czyli możemy kupić jeszcze salon samochodowy i lodziarnię. Tak, to są jeszcze dwie nieruchomości, które nie są fabularne. Je możemy sobie kupić. Więc piszcie, jaką byście chcieli zobaczyć. A w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się odcinek podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!